Siemka, z tej strony Kaktus, a dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o darmowych przedmiotach dla prawie każdego w Fortnite'a. Ale jeszcze przed to zostaw suba z dzwonem, ponieważ lecimy po 3000. A ja zapraszam was już do oglądania. Jeszcze chwila przerwy, bo mam dla was super ogłoszenia. Każde 50 łapek w górę pod tym filmem to 10 zł na schronisko, a każde 10 subów to złotówka. A jeżeli chcesz dodatkowo pomóc, to wyślij ten film na przykład do mamy, a pod koniec każdego miesiąca pokażę wam dowód wpłaty. A więc jak pewnie już słyszeliście, kiedyś na YouTubie chiński Fortnite jest zupełnie inny. I nie chodzi mi o to, że po 25 minutach meczu automatycznie kilka osób naraz w jednej gierce może zrobić wina, czy też wyłowić z wody w idolce. Czy też po uzyskaniu 25 stopnia karnetu bojowego karnet otrzymujemy za darmo, co jest dosłownie szokiem. Ale oprócz tego, w chińskim Fortnite nie może być trupich czaszek, krwi oraz kości. Więc na przykład taki Skull Trooper po prostu nie ma swojej maski, a zamiast kości, które są na nim narysowane, są po prostu narysowane jakieś proste linie i chodzi on totalnie bez maski jako Jonesy. I co ciekawe, tak jak na przykład w przypadku Skull Troopera, nie wygląda to zbyt dobrze, tak jak w przypadkach innych skinów wygląda to nawet dobrze. I społeczność domaga się, aby od sezonu drugiego w rozdziale trzecim osoby, które posiadają jakieś skiny, które w chińskim Fortnite mają inną edycję stylu niż u nas, otrzymały skiny te jako dodatkowe edycje stylu totalnie za darmo. Więc jeżeli masz jakiś skin z motywem czaszek oraz kości, to możesz po prostu się cieszyć, bo prawdopodobnie otrzymasz właśnie edycję stylu do tego skina w sezonie drugim rozdziału trzeciego. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tego typu pomyśle, bo według mnie gdyby Epic Games takie coś wprowadziło, byłoby naprawdę to bardzo kozackie i wiele osób myślę, żeby się ucieszyło. I to byłby już koniec tego odcineczka. Zostaw suba z dzwonem, ponieważ lecimy po 3000. A już się z wami żegnam i trzymajcie się, siemanko.